Państwa serdecznie. Otwieram 61. sesję Rady Dzielnicy Wielkiej Łagiewniki Borek Pałańskiej. Puszczam w obieg listę obecności. Proszę o szybkie podpisanie. Na podstawie przewidzenia listy radnych stwierdzam, że na sali jest kworum zapewniające podejmowanie prawomocnych uchwał. Państwo radni otrzymali porządek obrad, ponieważ z czasem, jak zwykle, są pewne rzeczy do uzgodnienia, zwłaszcza z Zikitem, bo nasz inspektor był w zeszłym tygodniu chory. Musieliśmy skonsultować jeszcze dodatkowe uchwały i w związku z tym proponuję wprowadzenie do porządku obrad uchwałę przygotowaną przez zarząd w sprawie rezygnacji radnej Anny Świerty z członkostwa Komisji do Spraw Informacji Rady Dzielnicy 9. Poddaję wniosek pod głosowanie o wprowadzenie tego punktu do porządku. Kto z Państwa jest za wprowadzenie punktu do porządku? Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, jedna osoba. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. W następnej kolejności proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanych przez Komisję Rady. Zarząd. Przez zarząd. W sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2014. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem tego wniosku do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Następnym punktem jest wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uporządkowania terenu Parku Rzecznego Wilga. W związku z powyższym proponuję wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciwny? Przeciwni? Przeciwny. Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Proszę Państwa, następnym do wprowadzenia punktem jest punkt 322 w sprawie zbycia działek 78/117 i 78/124 położonych w obrębie 44 jednostka ewidencyjna pod górze w rejonie ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przewodniczący. Tak, słuchajcie. To są działki pod lokalizacją. To są działki przy Orzechowej. Przy Orzechowej. Kompletnie tu jak woda na sklep. I już jedna jest pod sklepem. Na wysokości to jest taksi. Tak, i tam są, one zahaczają budynek. Pan Tota dokładnie, tutaj pod spodem. Następny projekt uchwały.
Następnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 9 Rady Borytańskiej na rok 2014. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad? Liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. W związku z powyższym punkt został przyjęty. Po przegłosowaniu porządku, po przegłosowaniu poszczególnych punktów poddaję pod głosowanie cały porządek obrad uzupełniony. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Proszę o rozpoczęcie procedowania, przedstawienie kolejnych punktów uchwał, projektu uchwał.